Chwała Panu Bogu. Dobry jest Pan, który dzisiaj dozwolił nam, dał nam tą możliwość, abyśmy stanęli razem przed Jego obliczem, gdzie możemy, tak jak już od początku słyszeliśmy Boże Słowo, gdzie możemy modlić się do Niego, wołać, gdzie możemy przynosić swoje problemy, troski przed Jego oblicze. Chwała niech będzie Jezusowi, Królowi naszemu. Ze względu na to, że jeszcze dwóch naszych braci, jeden gość, jeden nasz brat będzie usługiwał, chciałbym tak w krótkich słowach podzielić się pewnymi myślami, fragmentem Słowa Bożego, który ostatnio przenikał moje serce, przenikał moją duszę. Jest on zapisany w drugiej księdze, w drugim liście do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Ja myślę, że ten werset bardzo dobrze jest nam znany. On zazwyczaj jest czytany na koniec naszego zgromadzenia. Nieraz przez niektórych braci jest recytowany, ale ja chciałbym przypomnieć nam ten werset i razem go przeczytać. Drugi list Pawła do Koryntian, 13 rozdział i 13 werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkim. Ja myślę, bracia i siostry, że bardzo krótki werset, bardzo dobrze nam znany, ale to, co tak ostatnio, kiedy rozważałem Boże Słowo, zastanawiałem się nad swoim życiem, to dotknęło mnie ten ostatnie zdanie tego wersetu i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Bracia i siostry, ja myślę, że czasy, w których żyjemy, one są coraz cięższe, będą coraz cięższe. Słowo Boże nam o tym mówi, Duch Święty przepowiada pewne rzeczy, ale ja chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę i zastanowić się, jak bardzo mocno właśnie potrzebna jest ta społeczność Ducha Świętego w naszym życiu. Ja chciałbym spoglądnąć, abyśmy dzisiaj popatrzyli w swoje życie, aby każdy z nas, bracie i siostro, spoglądnął dzisiaj w swoje serca. Na ile mamy tą społeczność z Duchem Świętym? Na ile, kiedy przychodzimy na to zgromadzenie? Na ile, kiedy jesteśmy w swoich domach i modlimy się do naszego Pana, na ile otwieramy się na Ducha Świętego? Czy mamy dzisiaj tą społeczność z Duchem Świętym? Kiedy jesteśmy na tym miejscu, czy nasze serca wypełnia Boży Święty Duch? Kiedy otworzymy Ewangelię Jana, kiedy jeszcze Pan Jezus Chrystus był na tej ziemi, chodził po tej ziemi, On przemawiał do swoich uczniów, 14 rozdział, 16 i 17 werset, przeczytajmy Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 i 17 werset. Ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Ja myślę, że wspaniałe słowa, które Jezus Chrystus, On powiedział do swoich uczniów, kiedy mówi, że pośle innego pocieszyciela, Ducha Prawdy, oni, tak jak napisane jest, znali, dlatego że ten Duch Święty przebywał wśród nich. Ale Pan Jezus Chrystus zwraca uwagę i mówi, i w was będzie. I przyszedł czas, kiedy Pan Jezus objawił się swoim uczniom i nie pozwolił, kazał im pozostać w Jerozolimie, aby nie oddawali się. I kiedy mówił, aby nie oddawali się od Jerozolimy, dlatego że przyjdzie czas i zostaną ochrzczeni Duchem Świętym. I oni odbiorą od Boga tą obietnicę. I przyszła chwila i moment, kiedy, jak napisane jest, powstał gwałtowny wiatr i jakby języki z ognia. I ci ludzie, uczniowie Jezusa Chrystusa, zostali napełnieni Duchem Świętym. Kiedy otworzymy sobie pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset, Słowo Boże mówi tak. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Bracia i siostry, mamy dzisiaj dzięki Jezusowi Chrystusowi,
Dzięki temu arcykapłanowi, który wszedł ze swoją świętą krwią, mamy dzisiaj przystęp do Boga. Nasze ciała stały się, tak jak napisane jest, świątynią Ducha Świętego. Ja chciałbym dzisiaj, abyśmy zastanowili się, jak wygląda Twoja i moja świątynia, tak jak napisane jest, świątynia Ducha Świętego. Czy ona dzisiaj jest tak dokładnie przygotowana? Czy ona jest oczyszczona? Kiedy czytamy Stary Testament, kiedy Pan Bóg nakazał, aby w namiocie zgromadzenia Mojżesz ustanowił, zrobił przybytek dla Pana. Kiedy możemy czytać drugą księgę mojżeszową i potem trzecią księgę mojżeszową, jak wiele starania i dokładności Mojżesz musiał włożyć w to, aby ta chwała Pana mogła zejść do tego przybytku. Kiedy czytamy ten dokładny opis tych wszystkich narzędzi, które były wytwarzane, ołtarza, tego namiotu, który był z odpowiednich materiałów wyprodukowany, zrobiony. Kiedy przyjdziemy do opisu, kiedy Salomon stawiał świątynię Panu, jak z dobrych i drogocennych materiałów była stworzona ta świątynia, jak odpowiednio wszystko musiało zostać poustawiane, poukładane. Kiedy zobaczymy na służbę kapłanów, oni mieli być oczyszczeni, uświęceni. Oni mieli mieć na sobie odpowiedni strój, ubiór, bracia i siostry. I kiedy spoglądniemy, kiedy to wszystko było tak odpowiednio przygotowane, do drugiej księgi Mojżeszowej, 40 rozdziału. Druga księga Mojżeszowa, 40 rozdział, 34 i 35 werset. Druga księga Mojżeszowa, 40 rozdział, 34 i 35 werset. Ja chciałbym, żebyśmy przeczytali te słowa, co wydarzyło się, kiedy Mojżesz, według polecenia Boga, on przygotował ten namiot zgromadzenia, kiedy przygotował ten przybytek, w którym był skrzynia świadectwa. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, chwała Pana napełniła przybytek. Jeszcze jeden przykład, który chciałbym przeczytać. Jest to pierwsza księga królewska, 8 rozdział, kiedy król Salomon, on wybudował świątynię dla Pana, kiedy zrobił to wszystko starannie, według Bożego polecenia, kiedy użył tych doskonałych, wspaniałych materiałów, które polecił mu żywy Bóg. Przeczytajmy, co wydarzyło się. Jest to pierwsza księga królewska, 8 rozdział, 10 i 11 werset. Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański, tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. Te dwa przykłady, które odczytaliśmy, kiedy Mojżesz wraz z narodem izraelskim pielgrzymował po pustyni, kiedy według polecenia Bożego wystawił przybytek Panu i kiedy ta chwała pańska napełniła, i tak samo król Salomon, kiedy postawił świątynię i kiedy ta chwała pańska zeszła do tej świątyni, napełniła tą świątynię. Tak jak napisane jest, że kapłani nie mogli tam ustać. Bracia i siostry, ja chciałbym dzisiaj spoglądnąć, tak jak czytaliśmy w liście do Koryntian, nasze życie, nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Kiedy dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, razem na zgromadzeniu, czy moje serce napełnia się też taką chwałą Pana? Czy dzisiaj, kiedy stoimy razem, w moim sercu jest Duch Święty? Czy moja świątynia dzisiaj jest odpowiednio przygotowana, aby mieć tą społeczność z Duchem Świętym, o której mówił apostoł Paweł w 13 rozdziale? Czy może dzisiaj w swoim życiu ja zasmuciłem i zagasiłem świętego Bożego Ducha? To dzięki Jezusowi Chrystusowi, który przelał swoją świętą krew, możemy być na tym miejscu. I On ustanowił i powiedział, że przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy,
który będzie w was. I dzisiaj, bracie i siostro, staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Czy ta świątynia jest czysta i oczyszczona? Czy ona dzisiaj jest przygotowana, aby mieć społeczność z Duchem Świętym? Ja chciałbym, abyśmy wglądnęli w swoje serce i w swoje życie. Dzisiaj mamy taki czas, kiedy możemy wiele rzeczy zrobić sami. Mamy taki czas, kiedy możemy iść do lekarza, ustawić się w kolejce, możemy pójść po pomoc. Dzisiaj mamy taki czas jeszcze, że możemy stanąć w kolejce, kupić sobie chleb, możemy kupić coś do picia. Drodzy, ale Słowo Boże i Duch Święty mówi o tym, że te czasy się zmienią. I kiedy patrzymy poprzez Słowo Boże, różny czas przychodził na ziemię. Był głód, był mór, były choroby, były wojny i inne wydarzenia na tej ziemi. I tak samo, bracia i siostry, może być w tym czasie, w którym my żyjemy. On może bardzo mocno zmienić się. Jak bardzo potrzebujemy tego, aby mieć społeczność z Duchem Świętym. Aby On prowadził nasze życie, aby On prowadził nasze serca. Aby kiedy jesteśmy na zgromadzeniach, Duch Święty miał wolność. Aby mógł naprowadzać, aby mógł ostrzegać. Aby może kiedy jesteśmy razem, Pan Bóg działał i przyszło uzdrowienie. A kiedy jesteśmy w swoich domach i kiedy mamy pytanie do swojego Boga, abyśmy mogli słyszeć głos Świętego Ducha, który podpowiada, co robić. Jak może wyjść z sytuacji. Ale do tego, bracie i siostro, potrzebne jest, aby nasza świątynia była odpowiednio przygotowana. Aby ona była zbudowana z tych odpowiednich materiałów. Kiedy patrzymy przez Dzieje Apostolskie, tak wiele przykładów, gdzie Duch Święty działał w sercach ludzi i przez ludzi. Kiedy spojrzymy na ten przykład, kiedy Piotr i Jan, kiedy w imieniu Jezusa Chrystusa został uzdrowiony chromy człowiek i oni głosili Ewangelię, musieli stanąć przed radą, musieli się tłumaczyć z tego i zostali wypuszczeni. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, jak napisane jest, oni poszli do swoich. Oni powiedzieli, jaka sytuacja ich spotkała, że jest pewna przeszkoda. Wspólnie stanęli w modlitwie, jest napisane, zatrzęsło się to miejsce, w którym oni byli i zostali napełnieni Duchem Świętym. I zwiastowali z odwagą Ewangelię Bożą. Ewangelię Jezusa Chrystusa. Kolejny przykład, który możemy zobaczyć, Filipa, który Duch mówi, podejdź do tego eunucha, przybliż się. I wiemy, co wydarzyło się. Ten człowiek nawrócił się, został ochrzczony. I jak napisane jest, Duch zabrał Filipa w inne miejsce. Wiele przykładów, które możemy przeczytać, gdzie Pan Bóg przepowiadał, że będzie głód na ziemi i tak wydarzyło się. Gdzie Pan Bóg mówił do ludzi, czynił dzieło razem z ludźmi i przez ludzi. Bracia i siostry, czy dzisiaj mamy taką społeczność z Duchem Świętym? Dzisiaj możemy przyjść razem, dzisiaj możemy słuchać na tym miejscu Bożego Świętego Słowa. A co, jeżeli to miejsce byłoby zamknięte? Gdzie bylibyśmy sami w domu i mamy podjąć jakąś decyzję? Bracie i siostro, czy dzisiaj masz taką społeczność, aby słyszeć głos Ducha Świętego? Czy dzisiaj masz tą społeczność głęboką z Duchem Świętym, aby słyszeć Jego radę, aby słyszeć Jego głos? Bracie i siostry, moglibyśmy czytać wiele przykładów. Ja z powodu czasu tych przykładów nie będę czytał. Ludzi, do których mówił Duch Święty, którzy byli prowadzeni Duchem Świętym. Ale to nie byli ludzie, którzy na zgromadzeniu może siedzieli na swoich telefonach. To nie byli ludzie, którzy podczas zgromadzenia 10 razy wychodzili na dół, bo trzeba coś tam zobaczyć. To byli ludzie, w których była bojaźń Boża. To byli ludzie, którzy z całego serca umiłowali swojego Pana i oddawali Jemu chwałę. I w trudnej sytuacji oczekiwali Jego głosu. I ten głos Ducha Świętego, On przychodził w zgromadzeniu. On przychodził do pojedynczych ludzi i przemawiał. I podnosił, i uzdrawiał. Czy dzisiaj ja mam taką społeczność z Duchem Świętym? Dzisiaj jest nam dany czas, abyśmy mogli naprawić to, co w naszym życiu zostało zepsute. Był taki czas, że świątynia Pana, ona była zniszczona za dni proroka Ageusza.
I Pan Bóg mówi tam, zobaczcie na wasze życie, jak wam się powodzi. Dużo siejecie, mało zbieracie, jest posucha. Bracie i siostro, kiedy dzisiaj jesteś na tym zgromadzeniu, albo przychodzisz na zgromadzenie, albo klęczysz na swoich kolanach w domu, czy napełniasz się Bożym Świętym Duchem? Czy przeżywasz tą obecność Pana? Czy rozmawiasz, czy masz wolność w swoim sercu i w swoim życiu przed obliczem Pana? Jeżeli nie, to może dzisiaj jest ten czas, aby naprawić tą świątynię, aby zobaczyć, co zostało zaniedbane, co zostało zostawione i dzisiaj przyjść i zmienić to. Przyjść do Jezusa Chrystusa i naprawić to, oczyścić swoje życie, aby już nie było tej przegrody między Tobą a żywym Bogiem, aby Duch Święty miał wolność w Twoim i w moim sercu, aby miał swobodę działania w zgromadzeniu, aby miał swobodę działania w Twoim i w moim życiu. Bracia i siostry, w krótkich słowach chciałbym, abyśmy na to zwrócili uwagę. Jak dzisiaj wygląda Twoja i moja świątynia? Bo wtedy, kiedy świątynia była przygotowana w odpowiedni sposób, kiedy namiot zgromadzenia był przygotowany w odpowiedni sposób, napełniła go chwała Pana, tak, że ci ludzie, którzy tam byli, nie mogli ustać od tej chwały. Czy dzisiaj Twoje i moje serce jest tak przygotowane, aby mogła napełnić Ciebie i mnie ta chwała Pana, aby mógł napełnić ten Duch Pana? Widzimy dwa przykłady jeszcze ze Starego Testamentu. Dwóch synów Arona i Uze, kiedy oni nie postąpili w swoim życiu według tego, co mówił Pan. Kiedy oni chcieli przyjść do świętości Boga z czymś swoim, ze swoją myślą, z nieoczyszczonym sercem. Co się wydarzyło, bracia i siostry? Bóg jest Bogiem Świętym. On dał nam Ducha Świętego. I oni zginęli, dlatego że nie uszanowali słów Pana. Dlatego, że oni mieli wejść do miejsca świętego. Dzisiaj w Tobie i we mnie jest Duch Święty. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Bracia i siostry, kiedyś przyjdziemy przed oblicze Pana i odpowiemy, jak mieliśmy staranie o tą świątynię. Kiedyś odpowiemy przed Jego obliczem, jakie staranie dokładaliśmy o tą świątynię. Zastanówmy się, i dzisiaj przemyślmy to. I dzisiaj jest ten czas, abyśmy mogli naprawić, oczyścić, aby na nowo może ta chwała Pana, ona mogła zejść do Twojego i mojego serca. Ja chciałbym, bracia i siostry, zaprosić nas jeszcze do modlitwy, abyśmy mogli skłonić swoje kolana, swoje serca przed obliczem Pana. A jeżeli widzisz i zauważasz w swoim życiu, że ta świątynia, może ona nie jest taka, jaka powinna być, jeżeli widzisz, że nie masz tej społeczności z Duchem Świętym, dzisiaj jest czas, aby usunąć tą przegrodę, aby naprawić świątynię, aby oczyścić swoje serce. I ja chciałbym powiedzieć, jeżeli ktoś z Was, drogi bracie i siostro, ma taką potrzebę, aby za nim się pomodlić, możesz wyjść na środek, zbór, bracia przyniosą Cię przed oblicze Boże. Skłońmy nasze kolana i módlmy się do naszego Pana.